Która z par uporządkowanych stanowi rozwiązanie poniższego równania? Minus 7x plus 3y równe 2. I tu musimy wybrać właściwą odpowiedź. Może przypomnę pojęcie pary uporządkowanej, prawda? Tutaj mamy takie dwie liczby w nawiasie i przecinkiem oddzielone. To taką parę liczb nazywamy parą uporządkowaną. No i konwencja jest taka, że pierwsza liczba z tej pary standardowo oznacza się x, a druga liczba to jest y. Czyli tutaj na przykład x jest 1, y jest 3. No i trzeba sprawdzić po prostu, czy podstawiając w miejsce x i y te liczby z tych naszych dwóch przykładów, no czy równanie jest spełnione. Może zacznijmy od pierwszego. Czyli tak, minus 7, no i teraz x tutaj to jest 1, prawda, plus 3, no i y jest 3, prawda, czyli może zróbmy jeszcze strzałeczki, prawda, tu jest, to jest właśnie to 1, a to jest właśnie to 3. No i policzmy, ile to jest. To jest minus 7 plus 9, czyli 2. Aha, no dobrze, czyli lewa strona jest 2 i prawa strona też jest 2. Czyli 1, 3 spełnia to równanie. No sprawdźmy teraz minus 2 i minus 4. Czyli to jest tak, minus 7 razy minus 2. I znowuż to jest właśnie to minus 2, prawda? Plus 3 razy minus 4. I to jest właśnie to minus 4. No ile to się równa? Minus 7 razy minus 2 to jest 14. No i potem jest 3 razy minus 4 to jest minus 12, czyli to jest 14 minus 12. I to też jest 2. Aha, czyli obie te pary uporządkowane spełniają nasze równanie. Czyli to będzie ta odpowiedź. Wróćmy teraz do naszego zadania. Oba sprawdźmy doskonale i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.